Witam, Arkadiusz Marcjanek, techmaniak.pl. Praktika Lux Media 18Z36C jest megazoomem o solidnej konfiguracji podzespołu. Hybrydowa obudowa powstała głównie z wysokiej klasy tworzywa sztucznego. Dominuje nakrapiany plastik, nie licząc gripu oraz tulei obiektywu. W tych kluczowych miejscach projektanci zdecydowali się na gumę pokrytą antypoślizgowym deseniem. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie. Ruchome części, w tym ekran, pracują bez zarzutu i nie grożą szybkim zużyciem. Jedynym mankamentem są trochę małe przyciski. Biorąc pod uwagę ilość wolnego miejsca na obudowie, niektóre elementy interfejsu mogłyby być trochę większe. Kompakt został uzbrojony w duży ekran LCD osadzony na specjalnym dwuczęściowym zawiasie umożliwiającym odchylanie w górę i w dół. Ma format 4:3 i charakteryzuje się dobrą rozdzielczością. Wyświetlany materiał jest czytelny i przejrzysty. Na pokładzie urządzenia znajdziemy też wizjer EVF. Celownik jest raczej średniej klasy, ale przydaje się przy ostrym słońcu. Aparat oferuje średnią jakość zdjęć. Projektanci zupełnie niepotrzebnie zdecydowali się na tak wysoką rozdzielczość. Zakres użytecznych czułości ISO jest niewielki. Kompakt może się za to pochwalić dobrym zakresem tonalnym i wiernym odwzorowaniem barw. Tryb sklejania panoramy działa bez zarzutu, stabilizacja obrazu jest bardzo wydajna, a automatyka nastaw umiejętnie dobiera parametry obrazu do zastanych warunków. Jedynym mankamentem są problemy z ostrzeniem po zmroku.